Stawia piłkę Liberdzie. Darewicz. Bąki. Łukasiewicz. I Mech. Był faulowany przez Kumbela. No, tym razem może będzie bardziej skuteczny, bo zbliża się do piłki Stokowiec, bo jest piłka z prawej strony boiska, więc idealne miejsce dla lewej nożnych, ale jednocześnie dziwię się, że tam, a jest również tutaj niedaleko piłki Jacek Osmalski, ale chyba nie będzie on strzelał. Stokowiec, piękny strzał! Zaskakujący strzał dla Liberdy i dla piłkarzy z Grodziska. Cudowna bramka Stokowca. No to już wiemy, dlaczego Stokowiec, a nie Kosmalski. Ale dziwna sytuacja była, ponieważ zawodnicy Grodzinu czekali chyba, nie wiem, na gwizdek czy na ustawienie się. Wszyscy patrzyli jak zamarowani, a Stokowiec wykorzystał po chwilę nieuwagi. Tak, proszę popatrzeć, podwracani tyłem do piłki, w ogóle nie wiedzieli, że będzie uderzona piłka. I zaskoczony również takim obrotem sprawy był Mariusz Liberda. On był zupełnie nieprzygotowany do obrony. No nie był, bo ustawiał jeszcze mu, tam zawodnicy ręce w górze trzymali, kto gdzie ma stanąć, jak się przesunąć.